Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejny bardzo upalny dzień, wieczór tego dnia w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Mijają kolejne godziny i chwile w naszym wakacyjnym życiu. Cieszymy się bardzo, że i nas, naszą ojczyznę, nawiedziła właśnie taka wakacyjna aura, ale jednocześnie prosimy Pana, by klęska suszy omijała naszą ojczyznę. Już wiemy, że jest ona wielkim i dużym problemem, wielkim problemem dla nas wszystkich, bowiem każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z rosnącymi cenami żywności, chleba, warzyw, właśnie z powodu tego, że nawiedza nas tak poważna susza. Siostry i bracia, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, którą sprawuję w intencji, o którą zostałem poproszony, znanej Panu Bogu, przeprośmy Pana za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały. Spraw, abyśmy walcząc na ziemi wiek z Jego pomocą i za Jego przykładem zasłużyli na udział w Jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, od męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czasu uleczenia, a tu przerażenie.
Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie osądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj swego przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy nie raczej Ty, Panie nasz Boże? W Tobie też pokładam nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocala na śmierć skazany. My zaś lud Twój i owce Twojej trzody będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Alleluja, 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 alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział im: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem koniec świata, żeńcami zaś aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, mimo wielkiego upału, który nie opuszcza nas również tutaj w naszej kaplicy Najświętszego Sakramentu, i tak po ludzku można by powiedzieć, że trudno nawet wytrzymać tych kilkadziesiąt minut w tym upale, nie zrażamy się. Dzisiaj jest wtorek,
wtorkowe wieczory Nikodemowe, zatem postaram się odpowiedzieć choćby na to jedno pytanie, które zrodziło się w duszy kogoś pytającego w kontekście Ewangelii, które wysłuchujemy na przestrzeni ostatnich dni, tygodnia, ale i też wcześniej. Bowiem kiedy przejrzymy Ewangelię, którą odczytujemy w mijającym tygodniu, dostrzeżemy, drogie siostry i bracia, nie powiem pewną logikę, ale pełną logikę, która wypływa z fragmentów sterekow Ewangelii świętego Mateusza. Otóż przez kolejne dni tygodnia słyszymy przypowieści. Pan Jezus zwraca się, naucza w przypowieściach. I właśnie to pytanie dotyczy i dotyka tego zagadnienia. Dlaczego Pan Jezus nie mówił do zebranego tłumu tak po prostu? Nie wyjaśniał im, po co przyszedł, kim jest, jaka jest jego rola, jakie jest wielkie znaczenie tego, co czeka świat po jego ofierze męki, śmierci, ale i po zmartwychwstaniu. Dlaczego Pan Jezus posługiwał się wobec zgromadzonych tłumów przypowieściami? Dlaczego mówił w przypowieściach, a potem dlaczego je wyjaśniał tylko i wyłącznie apostołom? Moi drodzy, jeżeli wczytamy się bardzo głęboko w treść Ewangelii, szczególnie w treść Ewangelii synoptycznych, które to Ewangelie synoptyczne, to z pewnością już wiecie, bo o tym rozmawialiśmy, mówiliśmy sobie w ramach naszych kateches biblijnych przez tygodnie w minionym roku, ale dla przypomnienia to są Ewangelie świętego, z Ewangelia świętego Mateusza, świętego Marka i świętego Łukasza i właśnie w szczególności w tych Ewangeliach spotykamy wiele przypowieści, którymi, przy pomocy których Pan Jezus wyjaśniał wiele kwestii, ale w sposób szczególny pragnął wyjaśnić słuchającym tłumom, czym jest Królestwo Niebieskie. Bo po co przyszedł Jezus do ludzi? Przyszedł po to, żeby ich zaprosić do Królestwa Bożego. A jak można zaprosić kogoś do czegoś, jeżeli ten ktoś, kogo zapraszamy, nie ma zielonego pojęcia o tym, do czego jest zapraszany, czy do miejsca, do którego jest zapraszany, czy do stanu, w którym ma znaleźć się wtedy, kiedy osiągnie pełnię uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Wyjaśnienie człowiekowi żyjącemu tutaj na ziemi, czym jest Królestwo Niebieskie, jak widzimy, było rzeczą niezwykle trudną. A tym bardziej wyjaśnienie tej specyficznej społeczności, do której Jezus Chrystus poszedł. Bo zauważcie, że do Niego przychodzi jakaś tam garstka faryzeuszów, ale oni nie przychodzą ze szczerością serca, nie przychodzą z chęcią poznania prawdy, którą przyniósł Jezus Chrystus, ale raczej po to, by podchwycić Go na słowie, by spowodować, by popełnił błąd, by znaleźć jakiś powód, pretekst do tego, żeby Mu zarzucić to wszystko, co później stało się przedmiotem Jego osądu przed Sanhedrynem, a co było tak naprawdę sfingowanym procesem, bo przecież opartym o fałszywych świadków i fałszywe świadectwa. Nie mogli nic znaleźć na Jezusa, więc musieli posłużyć się kłamstwem. Dlatego też oni nie mogą być jak gdyby tym podmiotem, tym interlokutorem, odbiorcą tego, z czym przychodzi Jezus tutaj na ziemię. Ponieważ ich serca były zakłamane. Zakłamanie powodowało zamknięcie serc tych ludzi na Boże Słowo. Dlatego Jezus zwraca się do ludzi prostych. Do ludzi, którzy na co dzień w dużym stopniu zajmują się rybołówstwem, uprawą ziemi, różnymi pracami rzemieślniczymi. I do nich kieruje swoje zaproszenie, ale też im próbuje wyjaśnić istotę Królestwa Bożego, istotę swojego posłannictwa. Zatem posługuje się obrazami,
przypowieściami, bo przecież przypowieści są niczym innym, jak właśnie obrazami, dzięki którym Jezus próbuje porównać to, tę naukę i to wszystko, o czym chce im powiedzieć i do czego chce ich zaprosić i przekonać do różnych sytuacji, które oni przeżywają w swoim codziennym życiu. Dlatego posługuje się właśnie przypowieściami. Tych przypowieści apostołowie, ewangeliści zapisali łącznie kilkadziesiąt, ale jesteśmy święcie przekonani, że na przestrzeni tych 3 lat, kiedy Jezus chodząc nauczał, mówił, rozmawiał, posługiwał również, użył tych przypowieści o wiele, wiele więcej. Ewangeliści zapisali te, powiedzieć by można, najistotniejsze, najważniejsze. Siostry i bracia, Pan Jezus jednak, jak słyszeliśmy właśnie dzisiaj, podczas dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus nie pozostawia apostołów w takiej samej pozycji, jak tych wszystkich, do których mówi. Wiedział bowiem, że oni będą zobowiązani do tego, by w pełni, dogłębnie zrozumieć to, o czym on mówi. Bo miał pełną świadomość, że idąc i nauczając wszystkie już narody, będą musieli być świadkami na tyle przekonanymi o tym, co przeżyli, żeby umieli Słowo Boże, Ewangelię, przekazać innym. Bo można być znakomitym aktorem również w tych czasach, po 20 wiekach od tego momentu, kiedy te przypowieści padały twarzą w twarz tam, w tej gorącej ziemi Izraela. Można być i dzisiaj, w XXI wieku, znakomitym odtwórcą tego wszystkiego, co jest zapisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, ale jeżeli zabraknie w tym zrozumienia i autentyzmu, to będziemy tylko zwykłymi aktorami. Będziemy takimi, przepraszam, udawaczami posłannictwa Bożego. I o to w tym wszystkim chodzi, siostry i bracia, byśmy i my dzisiaj, słuchając Bożego Słowa, mieli tę świadomość, że Jezus mówiąc do nas, próbuje nam jak najlepiej wyjaśnić, próbuje nas przekonać, powiedzieć, słuchaj, Królestwo Boże podobne jest i wymienia do czego. Posługując się pewnymi obrazami, z pewnością gdyby mówił dzisiaj do nas, w dzisiejszym, XXI wieku, korzystałby być może z innych przypowieści, które bardziej by do nas przemawiały. Ale czyni to również każdego dnia, kiedy wysyła swoich świadków, którzy z entuzjazmem, taką miłością ewangelizacyjną idą do was, drogie siostry i bracia, by głosić Ewangelię, by głosić dobrą nowinę, by mówić, że życie w Bogu jest czymś wspaniałym. I to nie jest hasło marketingowe, które wieszamy gdzieś tam na naszych sztandarach, ale to jest święta prawda, w którą wierzę ja i wierzę również wielu tych, których posyła również w naszych czasach Pan. Dlatego też, kiedy usłyszysz, droga siostro i bracie, przypowieść, którą czyta kapłan, to nie bądź już zdziwiony, tylko miej tę świadomość, że to jest próba dodatkowego dotarcia do twojego serca, otwarcia twojego serca przez samego Jezusa Chrystusa, abyś lepiej pojął, czym jest Królestwo Boże, czym jest Jego święta Ewangelia i byś tę Ewangelię ukochał i chciał pójść do Królestwa Bożego, nie jak do jakiegoś abstrakcyjnego bytu, ale tak, jak się wybiera na najbardziej wymarzone, nie wiem, czasy, na które czekamy przez cały rok, czy czasami przez całe lata, odkładając swoje oszczędności, po to, by osiągnąć i poznać coś, o czym marzymy. I takiego marzenia o Królestwie Bożym życzę wam, abyśmy rozkochali się w Ewangelii, rozkochali się w Słowie Bożym, rozkochali się w Jezusie Chrystusie. A teraz wołajmy razem wszyscy z ufnością do Pana, który umocnił wiarą nade wszystko swoich apostołów po to, by tą wiarą dzielili się z wami. Tą wiarą staramy się dzielić z wami każdego dnia,
Dlatego też módlmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby pomagał swoim wiernym, którzy stanowią Kościół, wyznawać i głosić Jego bóstwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do Chrystusa, aby przyszedł i pocieszył ludzi, którzy są pogrążeni w lęku spowodowanym wielkimi cierpieniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do naszego Zbawiciela, aby był z tymi, którzy ze względu na swą pracę czasami muszą narażać swoje życie na niebezpieczeństwo. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do naszego Pana Jezusa Chrystusa jako do dobrego pasterza, aby przyjął do swojej owczarni, do Królestwa Bożego, o którym tak wiele nauczał, posługując się obrazami przypowieści, aby przyjął naszych bliskich, zmarłych, którzy wyprzedzili nas już w drodze do wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do Syna Bożego, aby ustrzegł i nas obecnych podczas tej mszy świętej od zwątpienia w Jego miłosierną obecność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, ten dzisiejszy wieczór błagamy Cię, bądź w każdej naszej złej przygodzie. Bądź z nami w sposób szczególny wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy pogrążeni w smutku. Ale też bądź z nami wtedy, kiedy jesteśmy okrążeni przez nawałnicę zła i grzechu. Uchroń nas od wszelkich nieszczęść. Podnieś, kiedy upadamy. Dodaj siły wtedy, kiedy już nie mamy siły na nic innego. Spraw, byśmy napełnieni Twoją mocą szli w życie z wielkim entuzjazmem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy naszej. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium winy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego chlebu i pracy rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stało się dla nas na drogę. Stanie swoją przedstawą, pokory i sercem. Niech nasza ofiara tak się jest przed sobą dozwolona, że Tobie Panie podoba. Odmienił Panie swoje imię. Módlcie się, siostry i bracia, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie Boże, przyjmij z upodobaniem dary, które składamy, oddając cześć świętemu Ignacemu, i sprawa, by najświętsze misteria, które z Twojej woli są źródłem wspólnej świętości, uświęciły nas w prawdzie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, obdarzasz swój święty Kościół nową mocą, dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, ich bratnia modlitwa nas wspomaga,
abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom. Jeźcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Ignacym Loyolą, ze świętym Charbelem, ze świętym Ojcem Pio, ze świętym Janem Wianejem, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i w miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata, mnie, Twojego niegodnego sługę, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, poddasz nas pokoju. Niech przyjęcie najświętszego ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na nas wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciało. Oto nasz Pan. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, dziękując za dary udzielone świętemu Ignacemu, złożyliśmy ofiarę uwielbienia. Niech ona nas doprowadzi do uwielbienia Twojego majestatu wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siostry i bracia, w trzeciej tajemnicy bolesnej i koronowanie cierniem, zechciejmy polecić wszystkie nasze sprawy, naszych rodzin, Matce Najświętszej, za jej przyczyną i jej wstawiennictwem. Zechciejmy powiedzieć naszemu Panu Jezusowi, który w akcie cierniem ukoronowania jest również okaleczany przez nasze osobiste grzechy. Zechciejmy teraz powiedzieć: przepraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Amen.
Jest miłością i mówię nie.